Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz, ze mną jest dzisiaj mój brat Michał. Cześć wszystkim. I słuchajcie, dzisiaj jest taki luźny odcinek, ponieważ dzisiaj będziemy oglądać moje stare filmy. Nie są to filmy aż takie stare, że nie wiem, na przykład z chrztu czy coś takiego. Nie mam takich filmów, ale będą to filmy sprzed 3 lat. To jest taki tak zwany cringe, czyli takie Dobra, ale ogólnie, kto jest nowy na kanale, zapraszam bardzo serdecznie do subskrypcji kanału, ponieważ no, dla mnie to jest bardzo miłe, jak ktoś subskrybuje i możecie też zostawić lajka. Także to, bez przedłużania zbędnego, zaczynamy. Skopiuję sobie tutaj pierwszy link i mam odnośnik czasowy, żeby zacząć od 51 sekundy, czyli będą prawdopodobnie jakieś dymy tam. Także co, jesteś gotowy na pierwszy film? To będą moje filmy. Okej, słuchajcie, jest już następny dzień, ponieważ wczoraj musieliśmy wyjść i nie dokończyliśmy oglądać naszego pięknego seansu, dlatego też zmieniłem filmy od razu na bardziej hardkorowe. To co, oglądamy? Pierwszy film. Przyjęli mnie do filmu, po prostu. Już mnie to śmieszy, pierwsza rzecz, ponieważ jest muzyka, która jest taka smutna jak na pogrzeb. Chciałam zamazać numer, ale trochę to mi nie wyszło. Pewnego razu na moje urodziny dostałam kartę. O, tu jeszcze mam różaniec. Z napisem. Marzenia są po to, aby się spełniały. Wiadomo, że jest to napis. Wiedzieli, że jutro około godziny 10, od 10 do 11 zadzwoni pani reżyser, czy tam wyśle SMS-a i powie, czy casting się powiódł, czy nie. No, żeby było jasne, nie ma żadnej pani reżyser, bo do czego ja się zapisałem, to wszystko było ukartowane i to była firma, która oszukuje ludzi, tak więc nie było żadnej pani reżyser, to była pani udająca panią reżyser i tak jak mówiłem, wtedy zapłaciłem trochę kasy. Zrobili mi tam jakieś zdjęcia i tyle, i się zmyli, a ja im kasę zostawiłem, no. Ale ogólnie chodzi w tym o to, że ja nagrałem taki film informujący o tym, a nie wiem, kogo to w ogóle obchodzi. Jeszcze nagrałem do tego drugi film. Boję się jednej rzeczy. Boję się, bo pani... Ciekawe czego. ...abym zapisał wzrost, wagę i obwód klatki piersiowej. To może być szokujące dla pani, bo ja mam lekko taką troszeczkę niedowagę. Zawsze specjalnie ustawiam kadry takie, żeby wydawało się, że jestem wysoki. I do teraz też tak samo robię. Tak? No kiedyś było inaczej, więc nie ma się nawet czego śmiać. Wiadomo, kiedyś psy dupą uszczekały. No tak, a teraz... Słuchajcie, bez przedłużania, teraz zaczyna się troszeczkę bardziej hardkorowo. Kolejny film, który trwa 53 sekundy. Zapraszam do oglądania. Czas na zmianę. Ale montaż już tam jakiś był. Czy witajcie, nawet nie wiecie... O, tutaj... Tutaj będę mówił, że nawet nie wiecie, ile pracy mnie to kosztuje i właśnie przez tą moją pracę byłem tak wkurzony, że połamałem słuchawki. Tutaj widać, że jedna słuchawka jest taka trochę wykrzywiona, widzisz to? Ile czasu zajmuje nagranie i zmontowanie i wyprodukowanie ogólnie jednego filmu? Są osoby, które po prostu włączają mój film, zatrzymują go od razu. Włączają? Ciekawe czym? Nie obejrzał ani sekundy i dają łapkę w dół. To jest potworny cios, dlatego że ja na przykład... To był tak potworny cios, że zepsułem słuchawki za 300. Ten odcinek montuję około godziny. To było tak, że ja rozwaliłem słuchawki, nagrałem film, że to jest potworny cios. Miniaturka 20 minut, nagrywka 40 minut, tagi, adnotacje, udostępnienia zaplanowane to jest około pół godziny. I ale są tak takie właśnie osoby, które po prostu zatrzymują filmiki, dają łapki w dół. No bo ja tutaj mówię, że nagrywka 45 minut, montaż tyle i tyle, ale przecież nie można tak powiedzieć, bo ten film będę nagrywał 40 minut, a inny 5 minut, no i kurde, ja nie mogę. Mówię, że ja się poddaję, bo ja nigdy nie powiem takiego słowa, ale przede wszystkim zmiana jest taka, że filmy nie będą aż tak bardzo montowane i to tyle. A oczywiście filmik w niedzielę będzie. Na razie, cześć. Nie obrażając nikogo, tylko takie... Nie obrażając mnie? Znaczy, no tak, nie wiem, jakie to są zmiany. Z innych zmieniłam, po prostu wyjaśniasz typów na klep, na ISO. Jak byś ocenił ten film w skali od 1 do 10? 5? Ze względu na mnie, bo siedzę obok. I tutaj jest film pod tytułem Przewiduję strzały i to jest film, w którym już miałam naprawdę oryginalny pomysł. Mój pierwszy milion zarobiłem na tym filmie, nie ukrywając, dobra. Aby dotknęła tego tutaj miejsca, od tego tutaj. Tutaj, gdzie jest to takie czarne, jak... Nie wiem kompletnie teraz, o co chodzi. Dzień dobry, to ja Mateusz. Dzisiaj pokażę wam, jak przewiduję strzały. No i dobra, zaczynajmy. Okej, więc zacznijmy od takiego prostego strzału. Na przykład chciałbym teraz, aby piłka... Abym kopnął piłkę, załóżmy. Gdzieś tak w te miejsce. To nie jest trudny strzał, on jest jakiś wysoki, wiadomo, nie mogę zaczynać od najtrudniejszych rzeczy. Chcę, aby piłka dotknęła. Ciekawe, czy miejsce. Będziesz wiedział, jak ja to zrobiłem. Zapamiętaj, że miałem kopnąć piłkę w te miejsce. O, w te, nie?
Nie wiem, czy wiesz, jak ja to zrobiłem. Strzał nam się udał, także teraz coś trudniejszego. Uwaga, uwaga. No, chciałbym, nie. aby piłka... Znaczy, no tak, no rzuciłem, ale... Dotknęła, załóżmy, tamtego miejsca. Nie, no, ona jest wyżej. Rękoma, normalnie tak rękoma. Nie, kopnęłem ją. Tam było słychać strzał. Więc no, nie będzie tak trudno, nie będzie tak łatwo. Chociaż nie wiem, czy będzie trudno. Zobaczymy, czy uda mi się do tamtego miejsca dokopnąć. No nawet nie wiem w sumie do jakiego. Gdzieś tutaj o. A, że tutaj o. No. Widziałeś? Kolejny. Okej, oczywiście poprzeczka idzie w górę. To już jest podejrzane. Następny strzał. Postaram się, aby piłka kopnęła, znaczy dotknęła w sumie, uwaga, uwaga, tego miejsca. No patrz, tego miejsca, zapamiętaj te miejsce. Tego tutaj, albo nie. Nie, będzie ciekawie. Albo nie, o, skubanie. Aby dotknęła. Skubaniutki. Tego tutaj miejsca, o tego tutaj. Tutaj, gdzie jest takie czarne jakby, obok tych desek. No co, to druga osoba to kopała, nie? Nie, no i patrz, i znowu. Zaraz ci wytłumaczę, jak ja to zrobiłem, ale to będziesz się śmiał. No dobra. No bo rzeczywiście, ja kopałem w te miejsce, co mówiłem. W tym razie zacznijmy od rzeczy w ogóle chyba najtrudniejszej. Najtrudniejsza. Czyli postaram się dokopać do tamtej dachówki. Nie wiem, czy to widać, do tamtej dachówki, aby piłka się odbiła. Do dzisiaj jest ona zgięta. Od tej dachówki, nie żeby wylądowała. Ona ogólnie tyle tutaj graliśmy w tą piłkę, że ta dachówka to już jest jak trochę taka fala, szczególnie tutaj ta blaka. Ona jest taka powyginana już. Tak, wiecie, bezpośrednio, tylko żeby się jakby odbiła piłka od tego, pęknęła, to dachówki tam. No, uwaga, do dachówki. Okej, a więc rzecz teraz kolejna. I to nie jest fotomontaż. Mianowicie chciałbym stworzyć tutaj pewną trajektorię. A wiesz, jakie to było proste? Dobra. Ten film trwa 4 minuty, ja go nagrywałem 10. Trajektoria na szybko. Nice. Chciałbym, aby piłka odbiła się. Ale ten strzał był taki mega od tej deski. Naprawdę. Teraz jest trudniejsze, bo teraz chcę, żeby piłka się odbiła od tej deski i poleciała gdzie? Tutaj, w tą ścianę. Czyli żeby się odbiła od deski i poleciała tutaj. Co, nawet nie kopniesz i tak się... Do tamtej ściany. No nie wiem, czy mi się to uda, nie. To już będzie takie jedno ze trudniejszych. Tak dobre, że nawet nie kopniesz. Patrz. Okej, a więc teraz rzecz najtrudniejsza. Nie wiem, czy w ogóle się uda. Każda rzecz jest najtrudniejsza. Niebezpieczna, bo chciałabym... Ale teraz ogólnie wiesz, jak ja to robiłem? Że wszystkie były takie idealne strzały? Przewiduję strzały? Zaraz ci powiem, tylko dokończymy. Piłka. Nie, nagrywałem to 10 minut, to nie było tak, że milion prób. I uderzyła w aparat, albo w ten stojak, okej? O, czyli chodziło mi o to, żeby piłka odbiła się od ściany i odbiła się prosto w statyw. Wiesz, o co chodzi? Nie bałeś się? Nie. Wow, już. No, właśnie jest. Tak, tym aparatem nagrywałem i... Pogodź to? Wiesz, jak ja to zrobiłem? Nie mam pojęcia. To było tak, że najpierw kopałem w losowe miejsce, piłka poleciała w dachówkę. I powiedziałem, chcę kopnąć w dachówkę. I to pozamieniałem, rozumiesz? Czyli najpierw kopałem, a potem mówiłem, że chcę kopnąć w te miejsce, w które już wcześniej... A w ogóle patrz, jaki tu jest tak. Przewiduję strzały, matmich. No spoko, ale to wykazać. Dobra. Ja nie mogę. I będzie mi troszeczkę, słuchajcie, ciężko grać, ponieważ... Co to było? Miałam słuchawek. Ten miśek miałam za chudy nadgarstek i założyłem ją na bicepsa po prostu, bo z bicepsa mi nie spadało. Ja taką mam założoną paskę Mateusz... dzika z buta. No. Mateusz nie ma słuchawek. Mateusz nie ma słuchawek. Jaki skromniak. Mateusz nie ma słuchawek. Że nagrywanie jazdy na rolkach, czy nie wiem, ludzi. Wow! Otwiera drzwi jeszcze w Sandomierzu do tam jakiegoś kościoła, natomiast gdy zamyka, jest już w Warszawie u biskupa. Łapie za klamkę i mamy cud. Jest w Warszawie. No, ty mnie jakiś gościu spotkał. Zresztą pamiętasz to. No, bo ostatnio to oglądaliśmy. Jakiś gościu mnie spotkał i zaczął się dopytywać, co to jest za szkiełko. Tamten. Tak, kamera, to ona będzie nagrywała. No właśnie. A teraz na aparacie jest. Wow! Wow, ole! Co to było? Ale teraz na skos? Myślałem, że nie. Że mi to się zrzuci. To są tylko kilka słów może to określić.
Tusk okradł całą Polskę. Nice, nice. No i koniec. No i już wiesz, o co chodzi. Jakie wybory w ogóle, jakie wybory? No już jest wszystko wyjaśnione. To tyle. Być może w tym tygodniu będzie trochę mniej filmów, bo wyjeżdżamy. Do zobaczenia, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i siemka. Przybij piąteczkę. Buziaczki. Tak.